czy się spotkacie. Witam serdecznie wszystkich subskrybentów i nowych widzów. Zasubskrybuj mój kanał dzisiaj z dzwoneczkiem u góry, jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem. Będziesz dostawał nowe filmy z wróżbami na różne tematy, horoskopami, rytuałami. Również proszę o lajki z łapką w górę i o Wasze komentarze, które czytam codziennie, które są dla mnie motywujące i inspirujące. I bardzo lubię czytać Wasze historie, feedback. Również wystarczy nieraz nawet jeden smajlik, jedno słowo, komentarz. Jeśli nie macie czasu, nie musi być przecież długi. Zapraszam, kochani, dzisiaj właśnie do kart Lenormanda. Mam dwie grupy. Grupa pierwsza, serduszko, porcelanowe. I grupa druga, aniołek biały. Wybierzcie przedmiot, który do Was przemawia, który przyciąga Wasze oko. I zobaczmy, co pokażą karty. Grupa pierwsza. Serduszko. Czy się spotkacie? Oczywiście spotkanie mówię w najbliższym czasie, maksymalnie do 3 miesięcy, czyli na kwartał, tak? Kwartał to jest listopad, grudzień, styczeń. Czy się w tym czasie spotkacie? Czy się jeszcze spotkacie? Tutaj jest bardzo duże pragnienie, by pójść wspólnie w jednym kierunku, by obrać właśnie wspólnie jakąś drogę. Niemniej jednak są jakieś duże komplikacje, opóźnienia, problemy. Być może jakaś trzecia osoba, konkurentka, jakaś kobieta lub matka, która przeszkadza w tym, tak? Lub jakieś lęki. Być może wręcz jakieś obciążenia przez nałogi, które tutaj komplikują sprawy, lub po prostu lęki przed spotkaniem, komplikacje, które opóźniają właśnie Wasze spotkanie. Jest jednak głębsze pragnienie, potrzeba, marzenia, by się spotkać. Oboje marzycie o tym, by się spotkać, by coś się między Wami polepszyło, wyjaśniło, by nastąpiło w końcu to spełnienie marzeń, tak, między Wami. Tutaj jest bardzo ważne dla Was, byście się spotkali, byście zobaczyli się. To jest dla Was bardzo obojga istotne. Wierzycie w to, że jesteście sobie przeznaczeni, że być może jesteście związani duchowo, być może bratnie dusze. Chcecie, by się coś tutaj między Wami dobrze poukładało. Niemniej jednak stoicie jeszcze na rozdrożu dróg, nie możecie się zdecydować. To niezdecydowanie
ta jakby wątpliwość, tak? Pełno wątpliwości, nie wiadomo, którą opcję wybrać, którą drogę wybrać, jak się zdecydować właśnie, czy się spotkać, czy się nie spotkać, czy wybrać zupełnie inny kierunek, inną drogę, inny, alternatywny jakiś tutaj pomysł jest, czy być może nawet stoicie pomiędzy dwoma osobami, pomiędzy dwoma alternatywnymi, nie wiem, pomysłami i nie wiecie, jak się na dzisiejszy dzień zdecydować. Należy jednak przemyśleć, tak, przeanalizować tutaj na dnie karty, karta lupy, czyli przeanalizować, przemyśleć dokładnie, poukładać sobie plany, być może przeanalizować właśnie, czy prowadzi to do związku, ponieważ myślicie o związku, czy to spotkanie właśnie zaowocuje między Wami właśnie dobrym, pięknym związkiem. Chodzi o Waszą relację, o Wasz związek. To spotkanie jest ważne, by tutaj doprowadzić właśnie sprawy w kierunku relacji, rozwoju relacji, związku, ponieważ wierzycie, że jest to z przeznaczenia relacja, tak? Niemniej jednak pełno wątpliwości, pełno jakichś lęków, pełno obciążeń, zawikłań, problemów, które nie pozwala Wam pójść właśnie w jednym kierunku, Wam się spotkać, nie wiem, jakieś duże tutaj, nie wiem, jakieś komplikacje, tak, się pojawiają właśnie na spotkaniu, że nie możecie się spotkać. Niemniej jednak pragnienie Was obojgu jest na spełnienie marzeń, na spotkanie się, pragnienie głębokie, nie wiem, może nawet uczucia głębokie, emocje związane właśnie z tym spotkaniem. Natomiast no jeszcze jakieś niezdecydowanie. Należy przemyśleć, przeanalizować, być może porozmawiać razem, w którą stronę ma się to rozwinąć, w którą stronę ma to pójść. Szczegóły, jeśli chodzi o Wasze spotkanie, omówić, przeanalizować, tak? I te problemy, które stoją na drodze, by się spotkać, jakby tej wspólnie rozwiązać. I wtedy jest szansa na rozwój związku, ponieważ kartą tutaj wynikającą, kluczową jest związek, relacja. Także jest szansa na spotkanie, niemniej jednak trzeba to wszystko przemyśleć, przeanalizować, w którą stronę ma to pójść. Dziękuję grupie pierwszej i zobaczmy teraz grupę drugą, aniołek biały, czy się spotkacie. Grupa druga. Proszę o karty dla grupy drugiej. Czy się spotkacie? Rozmowy są również konieczne, ptaki, niepokój, lęki, komplikacje, opóźnienia. Też karta żmij pokazuje mi się dokładnie w tym samym miejscu, co w grupie pierwszej. Jakieś lęki, komplikacje przed podróżą, właśnie przed spotkaniem. Komunikacja, rozmowy ważne, pełna emocji, komunikacja pełna emocji, uczuć. I niejasności, jeśli chodzi o Wasze spotkanie. Potrzeba harmonii, rozmów, tutaj potrzeba właśnie balansu między Wami, tak? Ponieważ, nie wiem, są jakieś niejasne sprawy, dużo niejasności, nieklarowności, niejasności właśnie, w którym kierunku to ma pójść, rozwinąć się, emocjonalna tutaj komunikacja, rozmowy, tak? Pełne emocji, uczuć, które są, które buzują tutaj. Być może nawet przeszkody finansowe u niektórych z Państwa przed tym spotkaniem, tak? W każdym bądź razie komplikacje są widoczne, jeśli chodzi o spotkanie, o podróż, tak? Bardzo powolny rozwój tutaj, jeśli chodzi o podróż, jeśli dzieli Was dystans geograficzny, kilometry, tak? Być może inne miasto, inny kraj, inny kontynent, to tutaj są jakieś przeszkody, nerwy, frustracje, niespokojne dyskusje, tak? Niepokój, lęki przed tą podróżą, przed tym spotkaniem, jakieś komplikacje duże się pokazują. Także potrzeba normalnej komunikacji, która nastąpi, która będzie,
potrzeba klarowności uczuć, emocji, tak? Emocje, uczucia są, buzują, choć, znaczy jakby opływają Was wręcz, tak? W tej wewte, ale dużo, dużo nieklarowności, jeśli chodzi o Wasze spotkanie. Dużo lęków, dużo negatywnych myśli, dużo obciążeń, dużo niejasności, jeśli chodzi o Wasze o Wasze właśnie przyszłe spotkanie, niestety, negatywne myśli, negatywne nastawienie, potrzeba harmonii, potrzeba zgody, pojednania, potrzeba dużo rozmów, także tutaj rozmowy, pogodzenie się, potrzebne jest w ogóle na wyjaśnienie spraw, bo raczej tutaj w grupie drugiej pokazuje się spotkanie pełne raczej pesymistycznych, negatywnych myśli, czyli negatywność, jeśli chodzi o spotkanie, raczej niejasność, nieklarowność sytuacji, jeśli chodzi o Wasze spotkanie. Raczej tutaj potrzeba wielu, wielu, wielu kontaktów i rozmów, tak? Co ewentualnie jest też tutaj, no, oznacza to niepokojące rozmowy, jakieś pełne takich pełnej nerwowości, uwaga, żeby się również też nie pokłócić, tak? Bo to pogorszy sytuację oczywiście. Jest już u Was tutaj, jeśli chodzi o grupę drugą, bardzo dużo niejasności, nieklarowności, jeśli chodzi o Wasze następne spotkanie. I tylko spokojne rozmowy, pełne uczuć, emocji pozwolą Wam coś wyjaśnić, ponieważ dużo komplikacji, dużo zajadliwości, być może jakichś trujących tutaj sytuacji, być może jakaś osoba trzecia, która się miesza, truje, nie wiem, intryguje, tak? Byście się nie spotkali. Dużo niejasnych właśnie spraw. Także tutaj grupa druga raczej, no, spotkanie Wasze jest wątpliwe, powiedzmy sobie szczerze, tak? Tylko poprzez jakieś spokojne, mądre rozmowy możecie coś ewentualnie jeszcze rozstrzygnąć. Życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani. Dziękuję za odwiedziny na moim kanale. Oczywiście życzę Wam, byście się spotkali, jeśli tego sami pragniecie, same pragniecie. Więc życzę Wam owocnych rozmów, by rozstrzygnąć wszystkie Wasze jakieś problemy i byście się oczywiście spotkali. Do usłyszenia na moim kanale już wkrótce.